Witajcie przy 17 questie eventowym, 17 questa i ostatniego. Zaczynamy u Beboka. I teraz idziemy na mapkę eventową, do opuszczonego dystryktu, do jaskini, w której już byliśmy. I jest to ostatni quest eventowy poza dziennymi, które będzie można robić od jutra. Idziemy do opuszczonego dystryktu. Questy dzienne będziemy mogli dostawać od NPC-ta, który jest na tej takiej mapce wejścia do tej mapki. Tam, gdzie nas teleportuje kapitan Westwind. Ale dzisiaj nie możemy ich jeszcze robić. Rozmawiamy ze Sztodem. I teraz mamy dwie opcje. Albo przyłączyć się do Ashdoda i zabijać tych ryboludzi z mapki eventowej, albo powiedzieć wszystko temu strażnikowi królowej. Ja nie przyłączę się do niego. I teraz idę na mapkę z królową. Tak w ogóle przed nagraniem tego odcinka biliśmy Kościeja, który był w kopalni Margori, a ja sprawdziłem całą kopalnię. Wszedłem do sali królewskiej i na czacie piszą, że Kościej stoi w mapce, na której byłem minutę temu. Jeszcze spadło tylko jedno hero, które wzięła oczywiście osoba, która go znalazła. I to nie byłem ja. Jedno hero i dwa worki. Złota, ale nie złapałem żadnego worka. Takie unlucky trochę. Rozmawiamy z Ilish Dagonem. I on przenosi nas na mapkę i musimy zabić 20 rybogłowych. Nie, 10. Najpierw... A on nie ma nic do powiedzenia. Po prostu zabijamy 10 rybogłowych. Mam poziomy 11. Zabiłem już 10 rybogłowych. Idę powiedzieć o tym Ilish Dagonowi. I jeszcze nie powiedziałem o nagrodzie. Za tą część questa, którą ja robię, dostajemy jedną walutę, trochę expa i zamiast figurki kolejnej, która jest warta 20 tysięcy złoto, 53k prawie, a zamiast tego dostalibyśmy podobną figurkę do tej, tylko chyba jest z innym wyglądem, ale tak sama wartość. No i to koniec questa. Dzięki za obejrzenie i do jutro zaczniemy questy dzienne. To zapraszam jutro do obejrzenia.